Cześć, witajcie na moim kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić samemu w domu taki naszyjnik o broże w stylu lat 90., którą można nosić albo na szyi, albo na nodze, albo na ręku. Jest to bardzo proste i bardzo szybko się to robi. A wszystko, czego potrzebujecie, to żyłka wędkarska. Może być w kolorze zielonym albo czarnym. Ja kupiłam akurat taką, co ma 6 mm, grubość 0,6 mm. Potrzebuję też do tego oczywiście nożyczek, zapalniczki, żeby tutaj zakończyć bransoletkę, i takie jeszcze małe kuleczki, przez które da się przeciągnąć żyłkę. Musi się dać przez nią przeciągnąć dwa końce żyłki. Poproście rodziców o pomoc, jeżeli nie jesteście pewni, czy Wam to wyjdzie. I potrzebujemy jeszcze czegoś do przymocowania bransoletki na czas robienia. Ja wybrałam takie klipsy do papieru. Bardzo dobrze się z nimi plecie bransoletkę. I zaczynamy. Bierzemy około metr lub 1,5 metra żyłki wędkarskiej. To zależy, gdzie będziecie chcieli nosić swój naszyjnik albo obrożę, czy na ręku, czy na szyi. Bierzemy tyle, ile potrzebujemy. Obcinamy. I dzielimy na pół. Tak, żebyśmy mieli dwa końce, dwie długości żyłki. Bierzemy koniec, a właściwie środek, i robimy taki kształt podłużny. I mocno przymocowujemy do zeszytu za pomocą klipsa do papieru. Tak, żeby nam się trzymało na czas plecenia naszyjnika. Bierzemy dwa końce i zaczynamy od lewej strony. Jest to bardzo proste, zaraz zobaczycie. Bierzemy lewą część, przykładamy nad prawą i pod prawą. Czyli zawsze pod i nad. I ściskamy lekko. I robimy takie pętelki. Nie ściskajcie za mocno. Teraz z prawej strony, nad lewą i pod lewą. Zawsze najpierw nad, a potem pod. I ściskamy lekko, tak żeby powstała taka pętelka. Teraz znowu lewa, nad i pod. I lekko zaciskamy. Mamy trzecią pętelkę. Pokażę Wam jeszcze dwa razy. Prawa nad i pod. I zaciskamy. I ostatnia lewa. Nad i pod. I zaciskamy lekko. Zawsze muszą nam powstawać takie pętelki. Jak widzicie, jest to bardzo proste. To bardzo klasyczny wzór, który bardzo łatwo samemu w domu zrobić. Jak widzicie, zrobiłam już parę centymetrów naszyjnika. Myślę, że tyle mi wystarczy, więc zaraz będę kończyć. Wy najlepiej sobie zmierzcie na ręku, czy na szyi, czy na nodze. Zależy, gdzie będziecie swoją bransoletkę nosić, czy tyle Wam wystarczy. I jeżeli jesteście pewni, że to już koniec, bierzemy te dwa końce. Bierzemy też koniec. I przekładamy jedną linkę przez tą pętelkę, jak widzicie tutaj. Tak, żeby zamknąć bransoletkę. Przeciągamy i już jest zamknięta. Widzicie, powstała nam taka jedna całość. Teraz wkładamy tam naszą kuleczkę srebrną przez obydwa końce. Obydwa końce muszą przejść przez dziurkę w kuleczce.
tak właśnie. I przeciągamy w stronę naszej bransoletki, obruszki. Aż do samego początku. Tak to wygląda, widzicie? Obcinamy obydwa końce, zostawiając taki kawałeczek. I przypalamy zapalniczką. Tapiamy te dwa końce. Przytrzymam dwa końce nożyczkami, żeby się nie poparzyć. I stapiamy je. Nożyczki się nie spalą, także jest to dobry sposób, żeby ochronić nasze palce. Wszystko ładnie się stopiło. Mocno się trzyma, na pewno nie spadnie. Tak wygląda gotowa obruszka, naszyjnik, bransoletka. Na rękę lub na nogę. Napiszcie, czy film Wam się podobał, co jeszcze byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Subskrybujcie, dawajcie kciuka w górę, komentujcie. Zawsze cieszę się, jeśli coś do mnie piszecie. Wiem, co mam dalej robić. No i do zobaczenia na moim kanale.